samemu wstawić taką wannę, to jest przerąbane. Dobrze, tą deskorolkę se kurwa dorobiłem, to chociaż ją tu wjechałem jakoś i mogłem ją jeździć po pokojach. Ale teraz jest kombinacja alpejska. Tamże przestawił tu na sam koniuszek, tu podnoszę i podciągam. I jednocześnie podkładam od razu klocuszek, żeby mógł z palce wyjąć. A później jak ją zestawić, nie mam kurde zielonego pojęcia, jak ją przytrzymać później w powietrzu, żeby ją zestawić, żeby te klocki wyjąć. Coś będę myślał, ale co to jeszcze nie wiem, jak ja to zrobię. Na razie, żeby ją wstawić na miejsce, które ma stać, niech stoi, żebym mógł syfon podłączyć, żeby mi się nie koifło. No. Stoi. Tam też stoi. Tylko, że tak stoi, kurczę, na koniuszku. No i co, i teraz trzeba tam dupę nadrzucić i tu nadrzucić, tu w tą stronę. Tu to nie problem, bo mam rolki skrętne. Tylko, żeby mi tam nie spadło znowu kurczę z tej kantóweczki. Bo będzie brzdąk i będzie potłuczona. Co to jest? O, zawadzone jest, kurde, patrzcie. I ofoliowana była, i ja ją dopiero rozfoliowałem. I to było pod tekturką. Akurat w widocznym miejscu. Zaraz będzie oczywiście na wykonawcę, bo na kogo? Jeszcze od widocznej strony, natomiast od tamtej być uszkodzona, to ona jest od tej strony widocznej. Och, Boże. Zawsze pod górę. Dobra, kombinuję dalej. Ona musi stać na kantówkach, żebym tam ręce włożył, żebym syfon podłączył, a później ją opuścić z tych kantówek i postawić normalnie na podłodze. No i dobra, założyłem żaróweczki. Test elektryki. No, działa. Co ma nie działać? Teraz tu. No i elegancko. Jest. No, dobra, jeszcze w łazience pozakładać właściwe oświetlenie. I to będzie z bani. Stawiać tą wannę na miejsce. I biorę się za układanie paneli. Wyschło sobie pomalowanie na biało, więc mogę atakować panele. Zaatakuję panele, to sobie tutaj wstawię ten grzejnik. No, wstawię sobie praktycznie wszystko od klimatyzatora, te maty, tą deskorolkę swoją wyniosę, te listwy zaraz stąd wezmę, tam wstawię, tam to wyniosę i tu mi się zrobi praktycznie pusto, będę mógł działać, bo pierdzielnik się zrobił. Tamten pokój układam na końcu w panelach, no z racji tego, że panele tu stoją, nie będę tego przestawiał z miejsca w miejsce. Położę tam panele, będę mógł zamontować drzwi, jedne drzwi mi znikną, położę, no tutaj praktycznie mógłbym montować drzwi, ale tylko muszę to przytrzeć i pomalować. Więc na razie to tylko zostaje. I później na końcu tamten pokój i ostatnie drzwi. I finito. I malowanko. Farby sobie dobrałem. Byłem, kurczę, koszt tych farb naprawdę jest, że ludzie tak lubią, ludzie lubią dobierać sobie indywidualnie kolory i przepłacać dwukrotność za farby. To mnie po prostu... No ja jestem w szoku. Dla mnie to jest nadal niezrozumiałe. Ja bym wolał wybrać z tych kolorów podstawowych, które są dostępne i nie płacić za dobór koloru, bo to jest szok, żeby płacić za 10 litrów 600 zł. Szok. Dla mnie to jest szok. Ale dla jednego drogo, dla drugiego tanio. Także tutaj można by bardzo długo dywagować o tym. Dobra, bierz się, nie pierdziel. Bierz się, skrobię, odkurzam, żeby sobie ułożyć te paneliki tutaj. I teraz zobaczcie, macie oprawę typowo łazienkową, która powinna być szczelna, tak? Macie tutaj tą gumkę, która wam poniekąd uszczelnia przejście wilgoci tu, tędyk. I żeby ta wilgoć wam po prostu nie wychodziła nad sufit, że tak powiem, w żarówkę. Żarówkę wtykacie,
Ściana jest luźno, to żarówki nie uszczelnia, to uszczelnia tylko tutaj, że tak powiem, te połączenie. Ale zobaczcie na tą uszczelkę, która wam doszczelnia przy suficie. Naprawdę. Ona nie mogła być na całą szerokość tego kołnierza, żeby ładnie doszczelniło, tylko dali takiego flaka cienkiego. Przecież to wam na 1200% nie doszczelnia. Ile tego materiału by ten producent zużył, żeby ta uszczelka naprawdę była dopasowana do tego okręgu i żeby była dopasowana szerokością do kołnierza, który jest do mocowania. Naprawdę niewiele by to kosztowało producenta, a o ile lepiej by to spełniało swoją rolę. Uszczelka fajna, bo jest miękka, to jest taka silikonowa uszczelka, no ale ona jest za malutka. Mimo że otwór możecie mieć, że tak powiem, dokładnie wyfrezowany, to ona ledwo co złapie wam po brzegu tego otworu. Także lipa. No i dobra, rozmierzanie zakończyłem. Podkład układam. Nie wiem dlaczego producent każe go wywinąć 2 cm na ścianę. Wywinąłem tylko tu, gdzie będę robił... chociaż niepotrzebnie go wywinąłem, go zaraz przytnę na równo. Chodzi o to, żeby spod podłogi, spod posadzki, jak będzie... Poza tym wilgoć w bloku, w ogóle pomijmy ten temat. Chodziło tutaj o szczelność, żeby go wszędzie wywinąć 2 cm na ścianę, żeby później to listwą zamknąć, bo to niby jest szczelne i połączenie pomiędzy jednym a drugim pasem powinno być też szczelną taśmą zaklejone. Ale gdzie my tu mówimy o jakiejś wilgoci w bloku? Co od sąsiada? Pary tyle będzie szło, żeby nam przeszło? Dobra, tak rozmierzyłem płytki. Kurde, jakie tam echo idzie. Tak rozmierzyłem płytki, te płytki, panele, że przechodzę z pokoju na salon bez łączenia, bez listwy w progu. W razie czego później się tą listwę tutaj natnie. Ja wiem, że to jest niezgodnie ze sztuką, ja wiem, że producenci, ja wiem, że wytyczne. Kto się pierwszy odezwie, to po prostu pstryczek w nos. Robię, bo się da, wychodzi mi tak z wymiaru, że powinno mi to ładnie wyjść. Dobrze mówię? Wyjdzie mi? Wyjdzie. Powinno mi to ładnie wyjść, zaraz jeszcze sobie rozmierzę szerokości, żeby nie wyszło, że z tamtej strony mam taki paseczek, ale tutaj długościami, szerokościami powinno mi się zgodzić. Poza tym jak mi się nie zgodzi, to i tak mogę niezależnie ułożyć podłogę tam, niezależnie podłogę ułożyć tu, ale bez progu, bo mogę połączyć te panele, że tak powiem, na przejściu. Ale to jest mało, mniejsza mniejszość. W każdym razie będzie bezprogowo, bezlistwowo, nie bezprogowo. Jak zobaczę, jak ułożę całą podłogę i dojdę tu, to wtedy przerzucę te fugi, które tu powstaną i rozmierzę sobie to pomieszczenie, czy też tu wejdę, nie wiem. Nie chciałbym tu wchodzić, bo to już jest bardzo duża odległość dla paneli, ale wiecie, wytyczne sobie, panele sobie. Wiem, że w jednym mieszkaniu gość ułożył we wszystkich pomieszczeniach panele bez listew. Był tam korytarz, salon z kuchnią i dwa pokoje. Zgrał to wszystko, zrobił podłogę bez żadnej listwy, co jest oczywiście bardzo dużym wykroczeniem, jeżeli chodzi o jakość układania. I nic się do tej pory nie stało, a minęło już 6 albo 7 lat. I panele naprawdę nie jakieś z górnej półki, tylko panele z marketu. A tu mamy panele, które były naprawdę drogie, bo one kosztowały coś około 140 zł, mi pani powiedziała. Ja mówię, takie drogie panele, dla mnie to są drogie panele. Pergo, oryginal laminate. Więc jeżeli panel, który jest z marketu i kosztował 1/3 tej wartości wtedy, a podejrzewam, że tak było, nawet no na pewno nie kosztował więcej, i dał radę i wytrzymał, że tak powiem, te naprężenia wzdłużne i poprzeczne, to myślę, że taki markowy panel tym bardziej powinien sobie z tym poradzić. Mimo iż producent się zabezpiecza, żeby były dylatacje obwodowe swoją drogą, ale żeby były też nie dłużej niż tyle, nie dłużej niż tyle na szerokości. Dobra, bo się rozgadałeś. Docinam sobie panel, bo muszę ściąć pierwszego przy ścianie i jadę. Jak powiedział, tak zrobił. Podłoga ułożona. Zostało mi tylko tutaj wcinki porobić w drzwiach i pasek, żeby to przejść. Ale to muszę jutro pilarkę przywieźć, bo cięcie szlifierką po długości to jest pomyłka. Poza tym panele są tak cholernie twarde, że miałem nówkę tarczę na szlifierce i ta szlifierka już nie tnie. Ona przecięła dosłownie 3 deski i ona już nie tnie. Są cholernie twarde. Ogólnie panele są twarde, ale te przeokrutnie. I co? I podrównałem sobie tutaj, żeby właśnie zniwelować tą różnicę. Czyli co? Listewka, wyciąć ząbek. Żadna sztuka, nie? Wyciąć ząbek w listewce o wartości, jaką chcemy uzyskać. Tam jadę po płytkach.
Tu jadę do zera, tu już mi się zero spotykało. Zcieniowałem to jakieś 50 cm, także na panelu to się wyłoży, nie będzie żadnego śladu. Nic się z panelem nie stanie. Największa różnica, jaką równaliśmy, równałem na jednym mieszkaniu, to było trapezówką 1,20 m. 1,20 m było rozciągane, bo taka była wysokość, trzeba było to zniwelować, żeby po prostu panele doszły do płytek na zero. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, o, można posadzki frezować, samopoziom można lać, wszystko można. Wszystko można, tylko kwestia jest pieniędzy i pracy. A jeżeli to się sprawdza i nic się nie dzieje z panelami i to jest w ogóle nieodczuwalne pod nogami, no bo nie odczujecie 3 mm na 50 cm. Nie da się. Wręcz jest niezauważalne. Czy na metrze 20, nawet pół centymetra, jakbyście mieli rozciągnąć. To jest nie do wyczucia pod nogami. Czy jak mebel stawiacie, czy coś, dajmy sobie w ogóle na wstrzymanie z takimi pierdołami. Jest jak jest. Ktoś tu wcześniej mi też mówił o frezowaniu posadzek. Też to było brane pod uwagę. Tylko jak ja zauważyłem, że tu jest posadzki 3 cm wylane, jak ja bym miał jeszcze pół centymetra zebrać tej posadzki, a później by miało coś trzaskać i pękać, to dopiero by był problem. Dlatego powiedziałem, w żadnym wypadku nie będę frezował żadnej posadzki. Mogę ewentualnie to zrobić po swojemu i też będzie dobrze. I tak jest zrobione. Jest zaoszczędzony czas, zaoszczędzone jakieś pieniądze, przede wszystkim dla inwestorki, bo frezowanie to wiadomo, że trochę grosza kosztuje. To zrobiłem za darmo, to było 10 minut. Wyciąć ząbek, urobić kleju, ściągnąć. Mówię, ja to zrobię już w cenie układania podłóg, nie będę się tu, że tak powiem, szarpał jakieś grosiny za to. Nie oszukujmy się. Przy całkowitym remoncie to jest bzdeta, pstyna wręcz. No i dobra, jutro sobie przekładam do tamtego pokoiku bambetle wszystkie. Połowa to wyjdzie, wiadomo, bo to kartony, brudy, drabiny, odkurzacz. Tu tylko karton, to wszystko spod ściany to jest do wywalenia, bo to jest niepotrzebne, tylko tak stoi po prostu i robi dobre wrażenie. Tu raptem obudowa od klimatyzatora, pudło po futrynach, bo tam są uszczelki i wszystko. Podkłady i praktycznie salon jest sprzątnięty, można układać, odkurzyć i wio. Także jutro działam z salonem. Albo z salonem, albo będę malował sypialnię. Mam kolor przywieziony. Już się na transport wybieram. Mam kolor przywieziony. To mógłbym zacząć i kolor malować w salonie. Ale nie chcę pierwszego koloru robić przed panelami. Powód jest błahy dla nikogo, dla niektórych, a dla kogoś będzie oczywisty. Odwrócicie się jakoś z deską, nie tak jak trzeba. Zrobicie drachę na ścianie, jak będzie już wszystko pomalowane w kolor, robicie zaprawkę, całą ścianę malujecie drugi raz. Teraz jakbym zrobił drachę deską, biorę kawałek gipsu, szpachluję, zacieram, nie ma śladu, mogę malować. Taka jest różnica, to dlatego ja wolę najpierw zrobić podłogi, a malowanie zrobić na samym końcu, bo wiem, że jak walnę i drasnę jakąś ścianę, to będę poprawiał. Tu, gdzie już miałem agregat brudny i na biało malowałem, no to wiadomo, że prysłem, no bo nie będę później się wałkiem pieprzył. Ale na białym zaprawkę zrobić to jest praktycznie nie do zauważenia później, jak komuś paluchem nie pokażecie. Także przebieraj się i spadaj.